Bogdan, i ja tak słyszałem ostatnio, bo ja cenię świadków Jehowy, ale nie chodzi o to, że świadkowie głoszą i to, że Jehowa usunie rządy. I ja chciałem się dowiedzieć, jak on te rządy usunie, ten Bóg, który właśnie, żeby ten raj był, nie? Bo raj ma być, jednak też wierzę w tu na ziemi. Przepraszam, skąd w ogóle pan ma mój numer telefonu i dlaczego pan A dzwoni? z internetu i te pytanie mnie tak nurtuje, dzisiaj deszcz pada i właśnie nie mogę spotkać świadków Jehowy, nie? I tak jakoś mi natchnęło, żeby tutaj zadzwonić. To jak to będzie te rządy usuwa właśnie ten prawdziwy Bóg? Cóż, w imieniu Armagedonu. W Armagedonie? Ale Armagedon to po czym ja poznam, że to jest ten Armagedon? Myślę, że wtedy wątpliwości już nie będzie. No ale Myślę, że to ja jest właśnie bym to. chciał przeżyć, to ja, jak ja wierzę w Chrystusa, to ja coś muszę robić, czy nie wystarczy to? No, oczywiście. Sama wiara nie wystarczy, ale to myślę, że to nie jest rozmowa. Przepraszam, na telefon. Ja nie prowadzę w ten sposób rozmów, także. A jakieś Halo. przez telefon, jakieś studium, czy coś, albo coś innego można się umówić? Wszystko jest możliwe, tylko ja musiałbym pana poznać. Ja nie jestem No, w stanie tak za sobą powiedzieć, co mówię. brat Bogdan, w Adamie mamy grzech i śmierć, a w Chrystusie mamy być połączeni w jednego pasterza. Czyli ja pana nienawidzę, jestem ze wsi, pan zawsze lał babę chłopa i ja nie miałem wakacji, bo muszę pracować, buraki, ziemniaki, zboże do państwa, pana diabła. I ojciec po prostu ciężko nas do roboty wyrzucał na Bardzo, pole. przepraszam bardzo, ale ja się rozłączam. Dobrze? Dobra, do Ale widzenia, król do widzenia Izraela i jest życzę. lepszy od pana, król Izraela. No, czyli on z panem diabłem. Zobaczcie, jak pana on teraz się wystraszył, że pan diabeł tutaj, że taki niedobry, boleje babę i chłopa. To ja mam te pieczątko Daniela, objawienie 21:9, objawienie 16:17, który wylał czaszę w powietrze, Henryk Szymczak. I on te pieczątki zrobił, i tu jest właśnie anioły, są, a tu demony, demokracja się skończy. Anioły, owce co zginęły z domu Izraela i kozły. Kozły ma właśnie pan diabeł. Mateusz 25 rozdział od 37 do 46 i upadłych aniołów. Dlatego oni mają tego pana większego od Jehowy. I się wystraszył, że ja pana nie lubię, bo babę i chłopa leje. Leje, to jest morderca. Wojny prowadzi pan. Chrystus jest królem Izraela, nie uśmiercił nikogo. Wjechał na osiołku i Judaszowi życia nie odbierał. On nakarmiał, wskrzeszał, uzdrawiał król Izraela. I teraz przyjdź królestwo twoje, nie przyjdź państwo twoje? A zrobili sobie królestwo Jehowy? Jaki Jehowa? Amerykański? Jehowa będzie tu rządził? Niech se weźmie te czołgi, te rakietnice, te co zamówili teraz na zbrojenie. Przecież to już wojna jest, bo się zbroją. I 200 tysięcy Polaków na wojnę będą mobilizować. Niech sami idą na wojnę. Świadków Jehowy niech zaprzęgną, bo oni mordują kłamstwem właśnie ludzi. Tak szatan Ewę zamordował kłamstwem, a oni upalowali się na stojaka. Mają Chrystusa na palu, a było na drzewie zielonym, jak byk. Nawet tutaj papież zrobił, czy kto to zrobił to? Że tu jest drzewo, a tu jest ten zakazany owoc. I Chrystus jest teraz drzewem życia. Mamy spożywać Chrystusa. To jak oni potrafią kłamać w jednej strażnicy, w tej broszurce. Adam, raj na ziemi, oczywiście. Trzecia osoba. Kanał łączności. Jehowa tu mówi do... Czyli Jehowa jako kobieta. Wąż, bo węże nie gadają. To przez kanał strażnicy przebudźcie się broszurki. To jest drzewo, nie ma pal. Na palu nie rosło zakazany owoc. Poznania dobra i zła. To jak to można na palu zrobić? Śmierć. Galacjan 3:13. Przeklęty każdy, kto zawiesi na palu. Łukasza 23:37. Jak to się dzieje na drzewie zielonym, nie na palu. Łukasza 23:31. O, jakie jest drzewo? Na drzewie zielonym. Wilgotna to jest kobieta, jak się podnieci. No tak. Nazywamy rzeczy po imieniu. To zobaczymy tutaj. W warszawskiej. Dzieje apostolskiej Łukasza. Łukasz. 23. To czytaj ten 31. Bo jeśli tak czynią, gdy drzewo jest wilgotne, zielone, to wilgotne No, to wpisali. kobieta jest wilgotna, jak się podnieci. To co się stanie, gdy ono uschnie?
A tu mamy ten sam werset w warszawskiej Biblii, przykład 31. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Czyli świadkowie jesteście takie drzewo figowe bez owoców fig, macie liście, że Chrystus przeklął to drzewo i ono uschło. Jesteście suche drzewo na spalenie dzisiaj, na Armagedon. Jehowa was uśmierci, ten morderca amerykański, bo Chrystus nauczał na trawie, a raz próbował nauczać w świątyni, to go już ze skarpy się zrzucić, bo jesteście tacy faryzeusze jeszcze gorsi. A później wywalał te stoły przekupków i ten handel, żeście zrobili. Dzisiaj macie prostytutki duchowe. Cudzołóstwo właśnie duchowe, Jakuba 4,4, Biblia tysiąclecia. Jesteście w świecie zakłamani. I kłamiąc uśmiercacie tych ludzi, co mają jakieś traumy, jakieś tam śmierć bliskiego, wciągacie ich do tych swoich mafii, religii, okrzycie, wypierzecie mu much, ten mózg, broszurami, książkami i go chrzcicie, robicie go dwa razy gorszego tego gehenny, tego piekła. Wzięliście klucze poznania, a sami nie wchodzicie, innym nie dacie. Modlitwa, za was, żebyście się nawrócili. Albo śpijcie dalej. Śpijcie dalej. Tak, siódmy anioł napisał modlitwę do was, żebyście się opamiętali w końcu. Bo ten, co był na ziemi, on żyje, bo zmartwychwstał prawdziwie. Jest naszym ojcem. Urszulki, Zbyszka i ja, Bogdana, jesteśmy synami i córkami Boga Wszechmogącego, Króla Izraela. I mamy tutaj już legitymację aniołów. No, czyli katolik mnie wywyższył za anioła. Z internetu, z YouTube wziął głowę, rower mi dorobił, skrzydła. A wy nie chcecie uwierzyć w anioła, tylko macie fałszywych pionierów. I naganiacie, żeby korporacja, właśnie strażnica i przebudźcie się działa, firma, bo pedofili macie kary, u góry mają kary, muszą płacić na tych u góry, na kary, sale królestwa wam wyprzedają. A że w Rosji macie zakaz za rozbijanie rodzin, to się nie dziwcie, bo 20 lat temu moja żona, dwóch synów odeszła, bo świadkowie mi rozbili rodzinę, ja ich kocham, dlatego mówię wam prawdę. Opamiętajcie się, Chrystus przyszedł przed uczniów swoich. Bądźcie uczniami jednego nauczyciela, Mateusz 23,8, Chrystus, Jezus, Emanuel. Emanuel i ci, Dzieje Apostolskie 1,8. Mamy być świadkami Chrystusa, aż wszyscy poznają, że będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Bo wszystkie religie są martwe i wasza też jest martwa, bo nie ma ducha prawdy Chrystusa. Rzymian 8,9, kto nie ma ducha Chrystusowego, tego co apostoł Paweł się nawrócił. Jesteście martwi, wasza religia jest zakłamana, faryzejska. A pieczęci są, objawienie 5.1. Możecie być na plusie, jak Łot będzie w raju. Bo tu jest bardzo źle, a tu jest to zbawienie. Ten raj, który wam przejdzie koło nosa, jak nie uwierzycie, że ja jestem. Aniołem, objawienie 21.12 i błogosławię aniołom, którzy uwierzą, że Chrystus przychodzi w czasie prawdzie miłości przez uczniów. Czekaj. I wskrzeszamy was, 10.8 Mateusza. Jak uwierzycie, kto przyjmuje anioła, nagrodę anioła otrzymuje. A jak nie uwierzycie, to Jehowa was uśmierci, bo niewolnik was zniewolił w kłamstwie diabła. I mordujecie ludzi kłamstwem. Także wasze liście, nie nakarmicie się, wasze liście ze stołu Jehowy, te strażnice, przebicie się, tam jest, nie ma owocu po prostu. Królestwo, synowie królestwa, do ciemności będzie płacz czytanie zębów. Chyba, że przyjmiecie prawdę chrystusową, nie naszą, bo to jest chrystusowe. To, co my przekazujemy. Chrystus, baranek, czeka. Praca dla was. No. Za krzyże przepraszamy, bo to są drzewa zielone. Krzyż był po to, żeby katolików obudzić, bo oni mają krzyże mają. Także na drzewie zielonym to się dzieje. Na drzewie teraz życia jest Chrystus. Ma swoich uczniów. Bądźcie uczniami Chrystusa, jednego pasterza. Jana 10,16, Ezechiela 34 rozdział. Dziękuję mi fałszywym pasterzom i fałszywym nauczycielom. 2 Piotra, 2 rozdział od 1 do 3, bo Chrystus, gdzie dwóch albo trzech zebranych. Tam jest pośród, w duchu prawdy jest obecny. W prawdzie jest Bóg prawdziwy. W kłamstwie jest diabeł. Diabła nie widać, on jest zakłamał cały świat przez takich jakby
adwentystów, świadków Jehowy, księży, biskupów. Nawet słowo nie występuje. Pionier, nadzorca obwodowy, okręgowy, jakiś niewolnik? Niewolnik chodzi w kajdanach, skuty, robi w tym w kopalni siarki albo... No, wy macie być wyzwoleni. Galacjan 5.1. Wezwalam was w imię Chrystusa Króla, Ojca z nieba, Emanuela. Galacjan 5.1. Uwierzcie w Chrystusa Króla. Przyszedł w czasie prawdzie miłości przez uczniów. Także ofiarę złożył raz na zawsze. I teraz wystarczy połączyć się w Jego prawdzie, w Jego miłości. 14 rozdział. Baranek czeka. Chrystus daje wam zbawienie w Jego prawdzie. Będziecie Go naśladować. Baranka. 1 Piotra 2 rozdział od 1... 1 Piotra 2 rozdział od 27 do 25 jest wzorem, autorytetem do naśladowania. Niepotrzebny żaden amerykański niewolnik. Oszukani zostaliście. Tak jak faryzusze w pierwszym wieku. A jeszcze tu najlepszy żołnierz na świecie to jest Chrystus i ci, co idą za Chrystusem, co walczą prawdą. 2 Koryntian 10 rozdział od 3 do 6. Wasza pycha musi być posłuszeństwo, do Chrystusa ma przyjść. Wasza wiedza zakłamana musi, tak apostoł Paweł, zniknąć. Prawda Chrystusa was uratuje. Prawda Chrystusa jest bardzo, bardzo prosta. Ale mieć trzeba szczere serce i trzeba skorygować myślenie. Błogosławimy was w imię prawdy Chrystusa, Ojca z nieba. Błogosławimy. Emanuel, Bóg z nami.